Proszę Państwa, jesteśmy w centrum Wielkopolski, we wspaniałej, genialnej Puszczy Noteckiej, w samym jej centrum. A jeżeli puszcza, jeżeli lasy, to proszę Państwa, grzyby. Tak wspaniały poranek jak dzisiejszy, idealnie nadaje się do grzybobrania. Jest niestety dosyć zimno. A jeżeli jest zimno, to co? Należy się rozgrzać. Proponuję Państwu wspaniałą zupę grzybiarza, po której to możemy już śmiało udać się w Leśne Ostępy i zbierać wspaniałe borowiki, prawdziweczki, maślaczki, podgrzybeczki, kureczki i inne takie. Zapraszam Państwa. Wspaniałe miejsce na skraju cudownego lasu idealnie nadaje się na przyrządzenie naszej zupki. Proszę Państwa, do przyrządzenia naszej znakomitej zupy grzybiarza potrzebujemy herbaty. Bardzo dobra jakościowo herbata, zbierana z najwyższych listków tylko herbacianego drzewa, produkt najwyższej jakości. Cukru, pięknego polskiego cukru, z polskich buraków, z polskich pól i esencji smakowej. Celowo nie pokazuję tutaj naklejki, nie chcę być posądzony o kryptoreklamę. Powiem tylko, że jest to produkt z najstarszego miasta na Pomorzu, ze Stargardu Gdańskiego. Proszę Państwa, woda nam tu już pięknie się zagotowała, wobec czego mogę zmniejszyć już ogień, tak, i teraz bardzo delikatnie i subtelnie wsypuję naszą herbatę. O, proszę Państwa, to widzą, każdy pyłek się liczy, każdy pyłek jest na wagę złota. I jeszcze jedno, nie żałujmy. Nasza zupa grzybiarza musi być bowiem dobra, esencjonalna. Tak, to już mamy. Teraz wszystko dokładnie zamieszamy. Zamieszamy. O, już nam się robi piękny, klarowny wywar herbaciany. Teraz, proszę Państwa, należy do niego dosypać cukru. To już właściwie według uznania. Ja tak lubię troszeczkę, żeby zupka była słodsza. O, nie żałujemy sobie tego cukru. Dobrze. O, już czuję ten aromat, ale to jeszcze, proszę Państwa, nie. Czas na finał dopiero przyjdzie. Proszę Państwa, zupka musi być pyszna, pożywna, ponieważ ja po tej zupce muszę cały dzień zbierać grzyby, proszę Państwa. Muszę mieć na to siły, muszę być rozgrzany, musi być mi ciepło i przyjemnie. Proszę Państwa, najważniejsza część przygotowania naszej zupy grzybiarza. Esencja. Wlewamy nieco esencji. No to również według uznania. Ja, proszę Państwa, nie ukrywam, lubię dosyć dużo. Dlatego pozwolę sobie wlać całą tą esencję. A co tam? No teraz to już mamy, proszę Państwa, delicję. Tak, to już nam się pięknie teraz wszystko tutaj zmieszało. Cóż, proszę Państwa. Najprzyjemniejsza część. Trzeba podać szybko, ona musi być gorąca, pożywna, tak jak mówiłem. Musi nam dostarczyć sił na całodzienne grzybobranie. Proszę Państwa. Genialna. Proszę Państwa, poezja. Pozwolą Państwu, że doleję sobie jeszcze. Zupka jest naprawdę wyśmienita. Proszę mi wierzyć na słowo.
Proszę Państwa, grzybki poczekają. W końcu nikt mi ich z lasu od razu wszystkich nie wybierze. Dlatego pozwolę sobie jeszcze jedną porcję naszej zupki grzybiarza. Dużo tej zupki nie zostało, proszę Państwa. Dobra, tak pyszna, była tak pyszna, że właściwie wspaniała. Genialna. Zupka.